Mysłakowicach do końca listopada możemy podziwiać wystawę prac karkonoskich artystów. Jest to podsumowanie działalności grupy P-Art z lat 2014-2024. W piątek w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się wystawa przeglądowa grupy artystycznej PR. Grupa artystyczna ma około 40 członków. Przede wszystkim to są osoby zajmujące się malarstwem. Mają też wspaniałych wizażystów i fotografów. Grupa artystyczna PR powstała w 2014 roku. Na swoim koncie ma około 40 wystaw przeglądowych. W trakcie wernisażu uczestnicy mieli okazję posłuchać młodych i utalentowanych wokalistów i pianistów. Michała Amborskiego i Hanie Iruską. Są to uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Chciałam serdecznie wszystkich zaprosić na naszą wystawę, którą mamy w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach. Prezentowane są na niej rozmaite prace wykonane w bardzo różnych technikach. Tym razem nie znajdziemy jednego tematu przewodniego. Mianownikiem prac jest tu przede wszystkim pasja do sztuki, która napędza członków grupy do wspólnego działania. Wystawa to okazja do obejrzenia dzieł w różnych technikach, od malarstwa, przez witraże, po fotografię. Najbardziej podobają mi się witraże, bo są barwne. Najbardziej na tej wystawie przypadł mi do gustu obraz Małego Księcia. Może też dlatego, że są wspomnienia z dzieciństwa z tym związane. Warto przyjść, zobaczyć. P-Art powstał z inicjatywy artystów związanych z Piechowickim Ośrodkiem Kultury. Grupa przyciąga twórców z wielu miejscowości Dolnego Śląska, takich jak Piechowice, Jelenia Góra, Karpacz czy Szklarska Poręba. Działalność P-Artu promuje uznanych artystów z regionu, ale także wspiera początkujących, którzy dopiero budują swój dorobek. Wspólnota P-Art jest otwarta dla każdego, kto czuje w sobie pasję tworzenia i chce rozwijać swój talent w towarzystwie innych artystów. Serdecznie zapraszamy na wystawę do Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach. Znajdują się tutaj przepiękne obrazy, które warto obejrzeć. Kto jeszcze nie był, serdecznie zapraszamy. W 2024 roku działalność grupy została doceniona srebrną odznaką honorową, zasłużony dla województwa dolnośląskiego, co jest symbolicznym uhonorowaniem ich wkładu w promocję regionu karkonoskiego. Dla Echo24 Anna Stańczak.